Cześć wszystkim, Bartek Krak i Kaśka Munarczyk. Jesteśmy z Socjomanii, która zajmuje się obszarem digital marketingu. Od szkoleń przez doradztwo do tworzenia strategii i pomocy w jej wdrażaniu. Działamy na rynku polskim, jakby to dodam, przynajmniej na razie. I 9 lipca 2012 tak naprawdę roku, bo teraz mamy 17, czyli właśnie minęło nam prawie 5 lat, dlatego to jest fajny moment, żeby sobie troszkę podsumować tę drogę, którą przeszliśmy w Socjomanii przez 5 lat wspólnie, jako wspólnicy, dlatego też występujemy w tym duecie. I te 5 lat to była taka droga z jednej strony, na której trzeba było czasami przyspieszyć, czasami wejść w jakiś ostry zakręt, czasami nawet zadriftować, jak to się mówi, ale też zawrócić. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy wam opowiedzieć swoją historię, która miała właśnie kilka takich zakrętów. Nie zawsze była taka prosta, ale na pewno była ciekawa i emocjonująca. Okej, możecie się spodziewać, że... Możecie się nie spodziewać. Skleroza. Teraz się będziecie mogli spodziewać. Okej, że firmę po prostu sobie zaplanowaliśmy, usiedliśmy pewnego dnia przy kawie, pomyśleliśmy, co chcemy robić w życiu i wymyśliliśmy sobie, tak, założymy Socjomanię i to będzie to, to będziemy robić w życiu, będziemy jak gdyby doradzać podmiotom, będziemy ich szkolić z marketingu internetowego, ale tak nie było. Czyli firma powstała zupełnie przypadkiem. W 2009 roku, siedząc sobie w domu rodzinnym, wymyśliłem sobie, że założę sobie bloga. Wtedy blogowanie jeszcze nie było takie modne, w sensie nie każdy miał bloga. Na temat marketingu internetowego. No i jak wiecie, zawsze na samym początku najtrudniej jest wymyślić nazwę, ale akurat sobie wymyśliłem właśnie taką Socjomanię. Domena była wolna, kupuję domenę, zakładam bloga, no i ruszam. No i potem przyszedł jakiś taki moment, że ktoś właśnie poprosił mnie o jakieś wystąpienie. Ja akurat nie chciałem występować pod marką obecnego w tamtym momencie pracodawcy i szukałem jakiejś takiej marki i byłem głupi, nie pomyślałem, że najlepszą marką jest nazwisko, więc wybrałem Socjomanię. No i rzeczywiście w 2011 roku pierwsze wystąpienie i w sumie od tego momentu się zaczęło. Pierwsze wystąpienie, potem jakieś propozycje się pojawiły, kolejne, no i tak nagle pod marką Socjomanii gdzieś zacząłem coś sensownego, powiedzmy, mówić. Pewnie znacie kilka wykresów przedstawiających rozwój firm. Zwykle te wykresy, szczególnie w środowisku startupów, to są eksponencjalne, w sensie do góry, albo jak już jest tak, to znaczy, że jest słabo, że to nie jest żaden sensowny startup, to musi być tak. I wtedy jest sens. U nas tak nie było. U nas to jest sinusoida, jeszcze przemnożona przez, to jest x sinus x, jak ktoś ma bardziej ścisły umysł, to będzie wiedział. Jeszcze trochę obniżona w dół, no bo zaczynaliśmy tak naprawdę od momentu, kiedy moja wcześniejsza forma działalności, czy to, co ja sobie tam robiłem w życiu, upadło, więc w sumie z ręką w nocniku, z długami, z pieniędzmi pożyczonymi od rodziców startowałem zupełnie nowym pomysłem i jakoś starałem się połączyć koniec z końcem. Na szczęście to było na studiach, więc jeszcze jakoś dzięki wsparciu różnych osób dawałem radę. No i tak w sumie, tak jak powiedziałem, te szkolenia gdzieś tam zaczęły się dziać, zaczęły spadać propozycje. Wsiadłem w samochód, jeździłem sobie po całej Polsce z tymi szkoleniami. Na szczęście wokół bloga zbudowałem sobie fanpage, umiałem odpalić AdWordsy, więc gdzieś te szkolenia też już zaczęły mi się sprzedawać. No i tak naprawdę w sumie nie mając większego planu, nie mając większego doświadczenia w zakresie szkoleń, bo... I w krótkich spodenkach. Tak, w krótkich spodenkach jeździłem sobie ze szkoleniami. No i na szczęście gdzieś to załapało, firma zaczęła się rozkręcać, ale ponieważ ja nie lubię pracować sam, czyli bardzo źle mi się pracuje samemu, bo czasami mam dołki, nie jestem tak zmotywowany, więc potrzebuję kogoś, żeby wtedy przejął za mnie tą działalność, więc pewnego dnia na Facebooku zobaczyłem Kasię. Kasia prowadziła szkolenie, pracując w jakiejś tam obecnej firmie, gdzie też była zatrudniona. No i napisałem do Kasi, ej Kasia, może byśmy to zaczęli robić razem. No tak, Bartek do mnie napisał do mnie na Facebooku. Byłam zaskoczona, robić razem, nie znamy się. W ogóle dotychczas, jeśli wchodziłam w jakiekolwiek inicjatywy, to było z kimś, kogo znam, kogo w jakiś sposób szanuję, wiem, jakie ma kompetencje. Więc to było dla mnie wielkie zaskoczenie i wielkie ryzyko, ale po tygodniu i po dwóch rozmowach kilkunastogodzinnych stwierdziłam, że
Chyba jednak mimo wszystko to, jakie on ma doświadczenia wcześniej i jakie też błędy popełnił, bo tutaj dużo się nad tym dzisiaj nie rozwodzimy, ale Bartek miał swoją agencję i ta agencja upadła. Ja miałam kilka przygód z moimi agencjami, w których ja pracowałam, gdzie pewne błędy też były popełniane. Stwierdziliśmy, że na tych gruzach przeszłości, bo tak chyba fajnie byłoby to nazwać, postawimy jakiś mocny fundament. I z jednej strony przez to, co Bartek robił na początku, czyli zaryzykował, wyjechał w Polskę, zaczął szkolić bez jakiegoś większego przygotowania, ale z pasją i z tym, że miał bloga i ten temat mediów społecznościowych wtedy się rozwijał, stwierdziliśmy, że szkolenia mogą być najlepszą formą sprzedaży, na czym zbudowaliśmy fundament. Druga kwestia to były właśnie agencje, czyli to, że agencje marketingowe z mojego doświadczenia, no i chyba też z Bartka doświadczenia, nie zawsze mogą być dobrym partnerem dla klienta, co wiąże się z trzecią rzeczą, czyli z tym, co dzieje się teraz na rynku. Postępuje digitalizacja i nie jest to tylko i wyłącznie związane z tworzeniem marketingu internetowego czy przy promocji dla klientów, ale też w ogóle z procesami, z technologią, z innowacjami w firmach, czyli mówi to o tym, że powinniśmy kompetencje tworzyć wewnętrznie. Coraz więcej wiedzy jest nam potrzebne, coraz szybciej ten świat idzie do przodu, więc te trzy kwestie były czymś, co rzeczywiście stwierdziliśmy, że mogą być takim, mogą być po prostu fundamentem naszej przyszłej socjomanii jako spółki. Tak, no i zaraz jak wystartowaliśmy, no to wiecie, zaczyna się od zrobienia wizytówek. No więc wymyśliliśmy sobie, że zrobiłem sobie takie fajne wizytówki, jak tutaj widzicie. To były wizytówki, które podpatrzyliśmy u adwokata rozwodowego gdzieś tam w internecie. One się tak fajnie targały, a my, ponieważ jak gdyby byliśmy, wiecie, był pomysł taki, że w dwójkę prowadzimy tą firmę, więc każdy miał swoją połówkę. Nie wiedzieliśmy, że to będą wizytówki trochę prorocze, bo w sumie nie tylko się jak gdyby zaprzyjaźniliśmy, nie tylko staliśmy się partnerami biznesowymi, tylko staliśmy się też parą. Kasia miała męża, no więc musiała się rozwieść, także wizytówki wykorzystaliśmy w praktyce. To uproszczona historia. Wizytówki wykorzystaliśmy w praktyce. No, tak po prostu wyszło. Tak, i jakby ten związek i na poziomie partnerów biznesowych, i na poziomie życiowych, pewnie możecie sobie zdawać z tego sprawę, że nie jest taki łatwy. I te 5 lat nie jest to łatwa droga, ale to, co było bardzo ważne i co myślę, że przeważyło też o mojej decyzji na początku i co przez te 5 lat naprawdę jest czymś, co ja bardzo cenię, to różnice pomiędzy nami. Zarówno na poziomie charakteru, ale co ważniejsze, na poziomie kompetencji. Ponieważ różnimy się, jeśli chodzi o nasze doświadczenia, różnimy się, jeśli chodzi o podejście do pewnych kwestii związanych właśnie z obszarem, w którym działamy, ale jedno nas mocno spina, czyli wspólna misja i wizja firmy. No i właśnie trochę ta chemia, która jest pomiędzy nami jako wspólnikami, bo to jest najważniejsze i w pracy jesteśmy profesjonalni oczywiście, przynajmniej się staramy. I te różnice kompetencyjne to też był mocny fundament. Ja zawsze mówię jakimś moim przyjaciołom, że jeśli chcą budować firmy, to niech nie szukają drugiego przyjaciela, który jest taki sam, albo partnera, który po prostu ma te same kompetencje, ale niech spróbują zaryzykować z kimś, kto uzupełnia pewne braki w tym, co my chcemy robić, tak? Czyli coś, czego po prostu my nie mamy, bo to jest bardzo ważne, żeby w ten sposób budować ten pierwszy fundament. Okej, no i teraz jakbyśmy sobie mieli podsumować, mamy takie socjorady. Działalność gospodarcza nie zawsze musi być zaplanowana. Często jest tak, że ludzie siadają nad jakąś kartką papieru i próbują coś wymyślić. Nie, lepiej złapać jak gdyby to, w czym jesteście dobrzy. Żyjemy w czasach, kiedy każdy rzemieślnik znajdzie swoje miejsce na rynku, więc wydaje mi się, że zawsze można wystartować bez zbędnego zastanawiania się. I to, na czym się najlepiej skupi na samym początku, to jakość produktu i obsługa klienta. Tak naprawdę sami pewnie wiecie, będąc konsumentami, że poprzez obsługę klienta bardzo dużo można wygrać. Więc u nas akurat się tak udało, że obserwując, jak wygląda szkoła, obserwując, jak wygląda studia, dość dobrze wiedzieliśmy, jak uczyć ludzi. W sensie nie robić tego, co ludzie robili z nami przez całe życie. Więc my to po prostu odwróciliśmy do góry nogami i wyszło super, więc akurat nam się udało. Postawiliśmy na obsługę klienta, bo to dla nas jest bardzo ważne. To jest ta wspólna wartość, o której mówiła Kasia. No i ten partner. Ja, tak jak mówię, teraz ciężko mi powiedzieć, żebym sobie wyobrażał życie bez Kasi, ale wtedy też bez partnera sobie firmy nie wyobrażałem. No jak wiecie, na samym początku bywa trudno. Byłem sam w działalności, nagle się pojawiła Kasia, musieliśmy to jakoś utrzymać. Było jak gdyby trochę takich problemów właśnie życiowo-sercowych, więc to też jakoś wszystko trzeba było sfinansować. No i niestety pojawił się problem z cash flow. Jak
w każdej firmie chyba na początku. Ten problem z cashflow spowodował, że musieliśmy sięgnąć po trochę takich projektów typowo agencyjnych, rzeczy, których nie chcieliśmy robić. Chcieliśmy się zajmować strategiami, konsultingiem, nie wykonawstwem. No ale niestety tak wyszło. No i też w związku z tym problemem z cashflowem mieliśmy też problem ze zbudowaniem zespołu, no bo jak wiecie, jak nie ma pieniędzy w firmie, no to ludzie niespecjalnie chcą pracować i też niespecjalnie do tej pracy się przykładają, więc to na pewno było dla nas bardzo problematyczne na początku, ale to jest w dołku. Jak teraz spodziewacie się, pojedziemy jak gdyby trochę do góry. Tak, pojedziemy do góry, więc ta droga kręta, długa i z różnymi wzlotami i upadkami. I pierwszy kamień milowy, który można traktować jako coś, co zaczęło nas pchać do przodu, to jest pojawienie się po pierwsze pierwszej osoby, która tutaj z nami siedzi, Monika, do której potem jeszcze dojdziemy, która była pierwszym elementem zespołu, który tworzył dalej socjomanię, bo zawsze mieliśmy taką postawę, że chcieliśmy tworzyć z ludźmi, którzy nie będą dostawać od nas zadań, tylko po prostu wniosą coś znowu nowego, nowe kompetencje. Potem pojawiły się dwie bardzo młode osoby bez doświadczenia, ale z wielkim zapałem, z dużą pokorą i z ogromną pasją w obszarze marketingu, które troszeczkę też poprowadziły cały taki pęd do przodu i już byliśmy w piątkę. Drugi krok milowy, który nastąpił, bardzo ważny, to to, że też podjęłam pewne ryzyko, przekonałam swojego wspólnika, że powinniśmy wziąć udział w rekrutacji na globalnego, znaczy polskiego partnera globalnej instytucji Digital Marketing Institute. I dzięki temu mamy w tym momencie takie certyfikowane szkolenia, które są bardzo ważnym elementem rozwoju socjomanii, bo przyniosły zarówno jakby przychody, jak i myślę, że dużą jakby taką wiarygodność tego biznesu. No i jesteśmy właśnie tym partnerem, który jest jednym ze 140 partnerów na świecie i to był bardzo duży krok do przodu. No i ponieważ pojawiły się w naszej ofercie szkolenia, które były z międzynarodowym certyfikatem, jak się spodziewacie, były też jak gdyby stosunkowo drogie, no więc musieliśmy trochę bardziej zadomowić się w Warszawie. Nie przeprowadziliśmy się tutaj, ale na szczęście dorobiliśmy się jakiegoś początkowego biura, więc to na pewno był pewien sukces na tamtym etapie. Marzyliśmy o tym od długiego czasu, no bo nasze życie mniej więcej wygląda tak, że na co dzień mieszkamy w Krakowie i spędzamy większość swojego życia w pociągu, jeżdżąc tam i z powrotem. Pojawiło się biuro, w którym mogliśmy spać i obsługiwać klientów, więc to na pewno było super. Okej, okay, no więc skoro to jest na górze, no to teraz musimy zjechać na dół. Wszystko niby szło dobrze, pojawiły się fajne, sensowne osoby w zespole, pojawiła się nowa oferta w postaci szkoleń DMI, pojawiło się biuro, wszystko powinno się układać, no a na nieszczęście to macie taką oryginalną tablicę, którą sobie gdzieś tam wypisujemy co roku, jeżeli chodzi o cele. Nie dowiedzieliśmy celów i to tak dość mocno, jak tutaj widzicie, czyli na 1,5 miliona, które na tamtym etapie, jeżeli chodzi o przychody, sobie zaplanowaliśmy, to mieliśmy tylko 1 130 000, więc jak gdyby ta dziura była dość spora, jak gdyby przy takiej skali. No i w sumie wszystko zajebiście tak usługowo i to jak działamy, ale okazało się, że pieniędzy brakuje, no więc szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. No i to rozwiązanie pojawiło się na poziomie znowu budowania zespołu, który jest gdzieś tam naszym fundamentem i Moniki, która została wspólnikiem. I to był pierwszy moment, kiedy stwierdziliśmy, że firmę chcemy budować nie w oparciu o tylko naszą współpracę na poziomie jakby tworzenia, ale w oparciu o ludzi. Chcemy dawać im możliwość utożsamienia się z marką i współtworzenia tego w przyszłości, co było naprawdę bardzo dobrą decyzją i co zobaczycie później przełożyło się też na innych członków zespołu. I z tej części, znowu te nasze takie mini socjorady, nieśmiałe, to, że działalność opartą na wiedzy rozwijają przede wszystkim nowe osoby i tutaj kompetencje były bardzo ważne. Po prostu szukaliśmy do zespołu ludzi, którzy uzupełnią brak naszych kompetencji. Po drugie, warto dzielić się nie tylko odpowiedzialnością, ale sukcesem i tutaj właśnie tutaj Monika, która została pierwszym wspólnikiem i potem następowanie kolejnych wspólników, to jest dzielenie się nie tylko jakby jakimś takim duchem zespołu, ale po prostu odpowiedzialnością za firmę i jej tworzeniem. No i właśnie na początkowym etapie łatwiej akceptować to ryzyko, bo trochę tego ryzyka podjęliśmy na różnych poziomach, a potem dalej to ryzyko poszło, co zobaczycie dalej. Tak.
Jak pamiętacie, byliśmy w lekkim dołku, zaczęliśmy budować coraz mocniej ten zespół, no i stwierdziliśmy, że kurczę, musimy popracować nad całą strategią naszej firmy, że może to, co wypracowujemy w dwójkę, czy potem w trójkę z Moniką, to nie jest do końca to, co tak naprawdę powinniśmy robić. Spakowaliśmy cały nasz, na tamten moment chyba 6-, 7- czy 8-osobowy zespół do mojego domu prywatnego. Moi rodzice pojechali na wczasy, a domu trzeba pilnować, bo są zwierzęta, więc jak gdyby przenieśliśmy firmę na kilka dni do miejscowości Bystra, pogodę mieliśmy fenomenalną, w całej Polsce padało. I pracowaliśmy, tak jak widzicie, drzwi od garażu były jak gdyby naszym miejscem pracy, wypisaliśmy sobie wszystko, co nam w firmie się nie podoba, wszystkie błędy, bardzo szczerze, niedociągnięcia, jak to chcemy poprawić i popracowaliśmy też nad naszymi nowymi usługami, które nazwaliśmy na tamten moment szkoleniami rozproszonymi, czyli to miała być taka idea, że jak gdyby wchodziły trochę mocniej w szkolenia online'owe, ale nie tylko jak gdyby same szkolenia online'owe, ma to być połączone mocno ze światem realnym. Wtedy też nauczyliśmy się trochę otwartości, czyli chyba to, że zabraliśmy cały zespół i sami się w sumie przed sobą wszyscy otworzyliśmy z zespołem, pozwoliło nam jak gdyby też się otworzyć na, w sensie pokazać to, jak my robimy firmę i w jaki sposób nią zarządzamy. No i to był taki moment, kiedy zaczęliśmy trochę bardziej strategicznie opisywać, jakie jest nasze podejście. Więc na moim LinkedInie na przykład możecie znaleźć takie artykuły, dlaczego socjomania nie jest agencją, albo na przykład wszystkie te rzeczy takie strategiczne, które sobie wypracowaliśmy na tym wyjeździe, też w postaci takich 3 artykułów przedstawiliśmy. Więc można było wyczytać dokładnie, jaką mamy strategię na najbliższe lata i w jaki sposób chcemy się rozwijać. Tak, i zaczęło się coraz lepiej, ponieważ okazało się, że klienci i różne marki zaczynają nas polecać od mniejszych po większe. Te, które tutaj widzicie w zakresie konsultingu, szkoleń i strategii, to jedni z większych klientów, z którymi współpracowaliśmy lub współpracujemy dalej, bo idea jest ideą partnerstwa. I okazało się, że ta nasza idea, podejście, pewnego rodzaju transparencja na poziomie budowania firmy, budowania zespołu, ale też jakości usług, ona po prostu chyba działa. I to był taki piękny moment znowu do góry, kiedy zobaczyliśmy, że możemy małym zespołem w Polsce, może nie przy takich wielkich przychodach, o jakich na przykład możemy rozmawiać przy startupach, ale jednak mimo wszystko robić robotę, która sprawia nam wielką satysfakcję i przyciąga duże podmioty. Tak, więc usługowo wszystko wyglądało super. Jak weźmiecie Excela, też wszystko wyglądało w miarę super, czyli w ciągu tamtego roku zanotowaliśmy 52% wzrostu, więc jakby, no generalnie powinno być okej, nie? No ale potem jak człowiek popatrzył do portfela, to się okazało, że znowu brakuje, czyli jak gdyby dalej ten problem cash flow gdzieś istnieje. No więc pierwszy raz sięgnęliśmy po jakieś wsparcie, jako że osobiście uważamy, że kwestie jakichś inwestorów i tak dalej, to dopiero przychodzi na pewnym etapie i wtedy i trzeba trochę zjeść zębów jak gdyby na biznesie, żeby rozmawiać z inwestorami. Stwierdziliśmy, że nie, dla nas jest normalny kredyt, jak ludzie pójdziemy do banku i po prostu weźmiemy kredyt na działalność. I tak też zrobiliśmy. Ten kredyt oczywiście nie zainwestowaliśmy jak gdyby w swoje prywatne potrzeby. Tego przede wszystkim zwiększenie naszych możliwości szkoleniowych. Wynajęliśmy super biuro w Warszawie, które tutaj możecie zobaczyć na zdjęciach, na Pradze, zupełnie niedaleko. I to był też jedno z takich naszych spełnień marzeń, czyli zaczynamy iść znowu do góry, bo wzorujemy się na różnych podmiotach zagranicy i między innymi tam większość tych podmiotów takimi biurami dysponuje. I nam jak gdyby na pewnym etapie też takie biuro udało się zbudować. I to był naprawdę fajny sukces. No i zaczęliśmy cały czas myśleć o tej jakości obsługi klienta, atmosferze podczas szkoleń, co stało się naszym wyróżnikiem wśród konkurencji, myślę, że do dzisiaj jest. I poszliśmy dalej w kontekście zespołu. I tutaj macie na tym zdjęciu wszystkich naszych wspólników obecnych, czyli osoby, które, z którymi dzielimy się udziałami. I to nie są ostatnie osoby. Na ten moment, który tutaj widzicie, było to 50% firmy. Tak. Okej, okay, no i znowu socjorady. No tak, socjorada jest taka, że zespół rzeczywiście warto budować na twórcach, a nie odtwórcach, zwłaszcza w momencie, kiedy startujemy. Po prostu potrzebujemy osób, które uzupełnią nasze kompetencje, tak jak już wcześniej mówiłam, właśnie lepsi od was. Nie ktoś, kim będziecie kierować i kto będzie odtwarzał, tylko ktoś lepszy od was. I to była zawsze nasza zasada i jest do dzisiaj. W tym momencie mamy na przykład 10 trenerów, którzy obejmują wszystkie narzędzia digital marketingu. Jeśli miałabym mówić tak jak Szymon o na przykład Facebooku albo tak jak Gosia o e-mail marketingu, nie powiedziałabym tego w ten sposób. Także jest to dla mnie bardzo ważne, żeby te osoby były lepsze ode mnie. No i strategia ustalona z zespołem to jest koncepcja design thinking, bardziej service design.
design uczę się na studiach jej od jakiegoś czasu i próbuję ją wdrażać w firmie. Polecam zapoznać się z tym tematem. No i właśnie customer experience to podstawowy sposób budowania przewagi i to chyba u nas od początku było ważne i nadal jest. Szkolenie po prostu nie jest tylko i wyłącznie szkoleniem, ale pewnego rodzaju doświadczeniem. I to jest nasza jakaś taka misja. Tak. Okej. Okay. No tutaj kawałeczek tylko filmu z Bystrej, czyli kolejna odsłona tak naprawdę tego momentu, kiedy budowaliśmy strategię z naszym zespołem. Możecie sobie więcej tych filmów zobaczyć na naszym YouTubie. Widać ten zespół, widać to, że jest to bardzo ważny element u nas, jeden z fundamentów. No i to, że właśnie co kwartał wyjeżdżamy na kilka dni. Tutaj znowu dom Bartka, co prawda, ale teraz w wakacje będzie to już coś innego. I tam próbujemy razem zespołem budować kolejne kroki firmy. Nie sami, nie z zarządem, nie gdzieś w pokoju prezesa lub prezesowej, tylko po prostu ze wszystkimi. Każdy może wypowiedzieć się na temat strategii i każdy musi wręcz tą strategię rozumieć i się z nią utożsamiać. I to jest bardzo ważna kwestia. Okej, okay, żeby nie było, to poczekamy chwilę, zaraz będą zdjęcia, że naprawdę na tych wyjazdach pracujemy. Tak. I przyjeżdżamy jak gdyby po tych pracach strategicznych tak zmęczeni, że wszyscy chcą na następny dzień po wyjeździe urlop, czyli to naprawdę nie jest zabawa i piwo, tylko jest naprawdę dużo pracy, rozmów o tym, jak sobie po prostu procesy wewnątrz firmy poukładać. I nie tylko. Okej, okay, nie będziemy przedłużać. No i tak, i właśnie punkt przełomowy. Wreszcie mamy zespół. Budowaliśmy to długo, mieliśmy z tym problemy, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy rzeczywiście oddawać część innym osobom i współtworzyć z nimi, stwierdziliśmy, tak, jest ten zespół, możemy nim robić wielkie rzeczy, pracować z dużymi klientami i rzeczywiście tak zaczęło się dziać. Tak, to był pierwszy taki moment, kiedy poczuliśmy, że jesteśmy pewni wszystkich, że to jest po prostu to, na czym tak długo pracowaliśmy od samego początku. No ale znowu, jak w sinusoidzie, jak w życiu, wszystko szło idealnie, ale niestety na przykład tych planów, które wypracowaliśmy rok wcześniej, nie dowieźliśmy, czyli nie udało nam się wdrożyć tej usługi szkoleń rozproszonych. Położyliśmy się z tym całkowicie. Oczywiście możemy mówić, że nie tylko z naszych powodów, ale też były jakieś różne powody zewnętrzne. No ale nie dowiedzieliśmy swoich planów, nie? Więc jak gdyby to na pewno musimy uznać za porażkę. Kolejny rok znowu z tym walczymy, więc mam nadzieję, że tym razem na podstawie tamtych doświadczeń już nam się uda. Ale tak, to był dołek. No ale na szczęście po każdym dołku przychodzi wzrost. Więc podsumowaliśmy sobie zeszły rok. Co roku publikujemy na Facebooku taką infografikę, która podsumowuje najważniejsze wydarzenia, przychody, najlepsze miesiące. No i akurat tutaj już przekroczyliśmy 2 miliony i to było nawet trochę ponad to, co zakładaliśmy, więc powiedzmy, że byliśmy na plusie. Dodatkowo wymyśliliśmy, jak mamy o sobie myśleć, bo możecie pomyśleć, że okej, firma szkoleniowa i tak dalej. My w ogóle w żaden sposób o sobie w ten sposób nie myślimy, tak? My cały czas wzorujemy się na firmach technologicznych, cały czas chcemy myśleć przez pryzmat technologii, tak jak wiele, wiecie, startupów teraz publikuje swoje staki produktów, z których korzystają, rozwiązań, z których korzystają, więc my wewnętrznie też mamy taki stack. Jak gdyby to jest kierunek, który wyznacza, nie mamy jeszcze programistów, nie tworzymy jeszcze swoich technologii, ale w ten sposób chcemy o sobie myśleć. I to są też aspekty pewnego rodzaju transparencji, które Bartek też jakby wspólnie stwierdziliśmy, że to jest bardzo ważne, żeby pokazywać i w zespole wszystko, ale też na zewnątrz. I stosujemy taką metodę. To, co Bartek wcześniej pokazał, to był tak zwany update finansowy i rzeczywiście staramy się go regularnie publikować, nawet jeśli nam nie idzie, to jest informacja o tym, że no nie było tak dobrze w tym kwartale. I też te przykłady właśnie, które tutaj widzicie, czyli... Tak, to, co jest tutaj, to są kolejne posty z Facebooka informujące o tym, że no, cały czas staramy się pracować nad firmą. To, co widzicie tutaj, ta kwota 4000, to jest taki moment, kiedy sobie wewnętrznie w firmie ustaliliśmy, że nikt w socjomanii nie będzie zarabiał mniej niż tyle na rękę. Więc wprowadziliśmy sobie tak zwaną wypłatę minimalną i nikt w socjomanii jak gdyby tyle nie zarabia. W sensie po prostu są same, nie mniej niż, wszystkie kwoty są wyższe. Tak, już dodaję. A to 35%, które widzicie, to kolejna rzecz, którą porządkowaliśmy w zeszłym roku, czyli policzyliśmy sobie wszystkie przychody, jakie w firmie mamy i stwierdziliśmy, że musimy jakoś motywować nasz zespół nie tylko wypłatą, ale też musimy po prostu wpłynąć na to, żeby każdy był odpowiedzialny za firmę i wiedział, czy w firmie jest dobrze, czy źle. Wiedział, jakie są przychody, wiedział, jakie są koszty, jak to się wszystko rozkłada. Więc podzieliliśmy jak gdyby wszystko to, co jest ponad koszty,
podzieliliśmy na 35%, które odkładamy na tak zwaną czarną godzinę. Kolejne 30%, które inwestujemy w rzeczy związane z naszą przestrzenią, która wokół nas, i 35%, które trafia do zespołu. Więc wyliczyliśmy sobie prosty algorytm, który będzie mówił, do której osoby z zespołu trafia jaka część z tych 30%, 35%, którą w danym miesiącu wypracujemy ponad koszty. No i znowu była to pewnego rodzaju transparencja. Fajne było to, że oprócz tego, że my cieszyliśmy się z tego, że utrzymujemy tą transparencję na poziomie firmy i na poziomie zewnętrznym, inni też zaczęli to doceniać. Kilka osób napisało o nas, między innymi Paweł Tkaczyk, który no, w branży marketingowej jest dla nas jakby ważną osobą. Wymienił to, że rzeczywiście w Socjomanii istnieje tego typu misja. I jest to pewien trend na rynku, więc jakby też cieszyliśmy się z tego, że jest to w pewien sposób zauważane, doceniane, a sami widzieliśmy, że to nam przynosi pewnego rodzaju efekty. Tak. No i tak, znowu jakby już prawie ostatnie, chyba ostatnie socjorady. Bez zespołu nie dasz rady, bo musisz go zbudować i tutaj jest bardzo ważne i to nam cały czas przyświeca. Jak widzicie też, myślę, jakby te porażki, no zawaliliśmy, zainwestowaliśmy, znaczy wzięliśmy kredyt, chcieliśmy zrobić super narzędzie, szkolenie online nie wyszło, nie załamujemy się tym wcale, robimy to po raz kolejny, w kolejnej jakby iteracji i te iteracje i w ogóle ta iteratywność tego biznesu, każdego chyba dzisiaj, ale zwłaszcza tego, które jest w digital marketingu, jest ważna. No i właśnie ta transparencja, o której myślę, że już tyle razy powiedzieliśmy, że już nie muszę tutaj tego powtarzać. Tak, no i ponieważ przychody były fajne, zainwestowaliśmy jakby w kolejne biuro w Krakowie, więc teraz już mamy dwie fajne sale szkoleniowe, w których prowadzimy szkolenia. W Warszawie już mamy prawie 100% obłożenia, czyli szkolenia odbywają się każdego dnia. W Warszawie jak gdyby też powoli do tego dochodzimy. I końcówka zeszłego roku to była taki moment, w którym sobie powiedzieliśmy, że chcemy mocno przyspieszyć. Jak gdyby nieważne, jakie będą tego koszty, chcemy przyspieszyć, zatrudniliśmy, w sensie zwiększyliśmy zatrudnienie o prawie 100 osób, czyli, 100%, przepraszam. Chciałbym. Byłoby dobrze kiedyś. Tak, ale nie wiem, jaki kredyt byśmy musieli sobie wziąć. Zwiększyliśmy zatrudnienie o prawie 100%, czyli z 8, jak gdyby urośliśmy sobie na 16. W tym momencie, no i to też są jakby te ostatnie osoby, które trafiły do naszego zespołu, to oczywiście pociągnęło za sobą kolejne inwestycje, więc znowu sami sobie inwestujemy, jak gdyby, albo po prostu pożyczając od innych. Kolejny kredyt, ale w sumie niespecjalnie się tego boimy, dajemy radę spłacać, więc jest okej. Okay. Jak widzicie, przed nami jak gdyby równia pochyła w dół, więc trochę się boimy, co będzie za niedługo. Ale mniej więcej taką ścieżkę wam przedstawiliśmy, no i oczywiście będąc w tym momencie spodziewamy się, co jest przed nami, tak? Jakie są przed nami wyzwania. Przede wszystkim utrzymanie DNA zespołu i w ogóle tych wspólnych wartości przy 100% wzroście zatrudnienia. Mamy dużo nowych osób, one nie zawsze były nauczone myśli w ten sam sposób, który my myślimy z naszym starym zespołem od początku, więc staramy się to przekazać. Musimy utrzymać efektywność przy dojrzewającym zespole, w cudzysłowie dojrzewającym. Wiecie, wszyscy jesteśmy w takim wieku, że zaczynamy się żenić, zaczynamy mieć dzieci, więc to dla małej firmy też są wyzwania, z którymi pierwszy raz tak naprawdę będziemy się spotykać, można się śmiać, ale tak jest. Pierwsze osoby przychodzą do mnie rozmawiać o polityce socjomanii w zakresie dzieci, ślubów i innych spraw, także tak, w małej firmie jest to naprawdę dość istotna kwestia, istotna rozmowa. Tak, polityka prorodzinna. Ale wiemy, że po tych wyzwaniach na pewno nastąpią fajne rzeczy, bo dużo robimy pod kątem pozyskania nowych kompetencji. Staramy się jeździć na konferencje zagraniczne, czyli zespołu każdy ma obowiązek przynajmniej raz wyjechać na konferencję zagraniczną w danym roku. Kasia jak gdyby studiuje w Finlandii na studiach MBA, więc też jak gdyby mamy cały czas napływ nowej wiedzy, nowych doświadczeń. Jedną z naszych pracownic wysyłamy teraz na studia do Hyper Island. Nie wiem, czy znacie, ale to jest taki digitalowy Harvard. Tam roczny kurs kosztuje 45 tysięcy złotych, więc jak gdyby byliśmy w stanie tyle zainwestować w pracownika i chcemy jak gdyby w ten sposób inwestować, więc mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia osoba. Mamy w planach pozyskanie nowych osób, czyli w sumie tak naprawdę kompetencji do naszego zespołu. A to, co nas czeka na samej górze, to już myślę, że będzie w granicach 2019-2020 roku. To jest zupełna zmiana, przekonfigurowanie naszych usług. Chcemy trochę odejść od współpracy z działem marketingu na rzecz bardziej współpracy z działem biznesu i zająć się głównie digitalizacją usług. Tak, i chyba ostatnia rzecz, którą warto powiedzieć, jak tu utrzymać teraz to DNA i jakieś takie nasze wartości, które mamy, przy tym, żeby wzrastać dalej, tak? Może nie jakoś super wysoko dalej,
daleko i wielkie pieniądze, ale na pewno coś, co przyniesie nam satysfakcję i możliwość dalszego jakby tworzenia firmy. No i podsumowując, naszą siłą tak myślimy, że jest po prostu zespół, który budujemy, ponieważ to są pewne kompetencje, które później jakby przynoszą nam pieniądze po prostu. I pamiętajcie, że jakby bez zespołu, jakby w takich myślę startupowych klimatach, jakby sami możecie sobie nie poradzić, więc warto sobie ustawić taktykę, jak ten zespół budować, bo to chyba u nas jakby zadziałało, tak mi się wydaje. Okej, dziękujemy. Dziękujemy.